Szanowni Państwo, poznański obiad. Fancy szmancy, można powiedzieć, obiad, ponieważ prosta rzecz do zrobienia, wygląda jakby nie wiadomo ile kosztowała. Szanowni Państwo, dzisiaj zrobimy naprawdę klasyczny obiad poznański. Jest to zapieczona pyra typu gzik z masłem oraz ziemniakiem takim wydrożonym, naprawdę mega, mega dobre. Okej, okay, nasze pyry musimy umyć, także myję wszystkie, za mocno wodę puściłem. Myję każdą z nich dokładnie, nie obieram ze skórki. Spróbujmy te pyry wypolerować. Kładziemy nasze trzy pyry do środka. Jak robicie dla jednej osoby, to jedna wystarczy. Trochę soli. My nie będziemy gotować ich tak aż do miękkości. Po prostu będziemy gotować je przez jakieś 10 minut. Następnie będziemy kładać je do piekarnika i piec. Po 12 minutach one są jeszcze, kurczę, twarde. Myślę, że trzeba będzie je podtrzymać jakieś 4-5 minut dłużej. Nie mają się całkowicie ugotować. Mają po prostu mieć ten wierzch już jakby taki nóż miękki, a środek może być lekko twardy, ponieważ dojdą do końca w piekarniku. Ok, myślę, że to by było na tyle. Teraz zalejemy zimną. Dobra. Pyry jeszcze parują, mimo że moczyłem je 3 razy w lodowatej wodzie. Teraz co robimy? To solimy nasze ziemniaki z każdej strony. Dobra, ja pyry przełożyłem już na tackę. Teraz każdą tego ziemniaka będę polewał olejem. Okay. Musimy go z każdej strony dobrze wysmarować, ponieważ jak go dobrze wysmarujemy, to ta skórka będzie taka naprawdę bardzo, bardzo chrupiąca. A o to tutaj właśnie chodzi. Dobra. Minimalnie jeszcze soli do góry. Ta sól się rozejdzie, powiem wam, ona nie będzie tak wyczuwalna mocno w smaku, mimo że dały mi naprawdę sporo. Myślę, że ziemniaki wrzucimy na jakieś 50 minut do piekarnika. A jak już będą gotowe, będziemy mogli je rozkrawać na pół i nadziewać. Ta skórka jeszcze musi się bardziej spiec, żebyśmy mogli tego ziemniaka otworzyć. Szanowni Państwo, ziemniaki są zrobione. Skórka jest fajna, spieczona. Także weźmy jedną z tych pyr i nadziejmy. Myślę, że weźmiemy tą dużą właśnie. Ok, najwyższy czas, aby przekroić naszą pyrę. Najważniejsze jest to, żebyśmy tej po prostu tej skóry jakoś super mocno nie zgięli, żeby ona tak cały czas odstawała. Do naszej pyry daję łyżeczkę masła. I po prostu zagniatam tego ziemniaka tutaj w środku. Ta skórka jest na tyle twarda, że łatwo jest po prostu wybrać jakby całą esencję z pyry i roznieść ją w środku, dokładnie w taki sposób. Okay. Mam tutaj również twarożek grani delikante, klasyczny. Okay. Trochę szczypiorku, posiekamy do środka.
A więc tak, posolimy od góry nasz szczypior. No i mieszamy wszystko razem. Jakiejś specjalnej filozofii w tym nie ma, jak widzicie. Ważne jest, aby było dobrze zmieszać. No dobra. Także teraz nasz twarożek grani. Zrobimy sobie tutaj trochę miejsce. Wsadzamy do pyry. Oj, 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 oj. Okej. Okay. Niezdarnie. Jakoś to ogarniemy, żeby to wyglądało zgrabnie. Dobra. Na górę idzie szczypiorek. I to w zasadzie byłoby to. To jest nasz obiad. Jeszcze powinien pieprz grubo mielony iść na górę. No, myślę, że teraz jest kompletne dopełnienie. No dobra, testujemy, zobaczmy jak to smakuje. Wygląda to bardzo ładnie. Powiem wam, widzicie to? Zwykła pyra z gzikiem, ale przez to, że zapiekliśmy właśnie tą część ziemniaka, ona taki ma właśnie taki dymny jakby posmak od tej skórki, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Ta skórka jest na bank mega smaczna, aczkolwiek troszeczkę no, twarda, niektórzy tego nie jedzą. Ja tą skórę lubię, mi smakuje. Mówię, bardzo tani obiad, 20 zł, taki fancy szmancy, można powiedzieć, obiad, ponieważ prosta rzecz do zrobienia, wygląda jakby nie wiadomo ile kosztowała. Nie przedłużam. Widzimy się w kolejnym filmiku w dziadowaniu. Trzymajcie się i życzę wam przyjemnej soboty. Dzisiaj jest piątek, jak to nagrywam. Pewnie to wrzucę w niedzielę. No to cóż, przyjemnej niedzieli, trzymajcie się. Pa, pa.